Bajka o świętym Mateuszu. Czyta Piotr Kajetan Matczuk. Lewi szedł powoli, dobrze znaną mu drogą w kierunku synagogi. Rozglądał się ciekawie na wszystkie strony. Czasem dostrzegał coś wyjątkowego. Zatrzymywał się i patrzył. Wszystko zajmowało go bardziej niż cel wędrówki nakazanej przez ojca. Szedł do szkoły. Jego ojciec, Alfeusz, był człowiekiem dość majętnym i nie żałował pieniędzy na staranne wykształcenie syna. Codziennie więc przemierzał Lewi znaną mu na pamięć trasę, a jednak za każdym razem dostrzegał coś nowego, coś, co przykuwało jego uwagę i sprawiało, że często przychodził na zajęcia spóźniony. Któregoś dnia Lewi dostrzegł z daleka podróżnych i szybkim krokiem udał się w ich stronę. Podróż uniemożliwiał im wyjątkowo uparty osiołek, na którym siedziała niepozornie wyglądająca kobieta. Grzecznie pozdrowił napotkanych ludzi, ci odpowiedzieli mu życzliwym uśmiechem. Mężczyzna, który prowadził osła, gładził go delikatnie i czule klepał po szyi, prosząc, aby ten raczył iść dalej. Osioł jednak zaparł się stanowczo i nie miał ochoty zrobić najmniejszego kroku. Kobieta z trudem zsunęła się ze zwierzęcia na ziemię. Było widać wyraźnie, że jest w stanie błogosławionym. Lewi zmieszał się, ale bez wahania podszedł jeszcze bliżej i szepnął. Niech pani usiądzie na osła. Musi pani odpoczywać. Ja go poproszę i na pewno ruszy w dalszą drogę. Mężczyzna spojrzał zdziwiony. Tak? Potrafisz przekonać go, aby szedł dalej? Zapytał z niedowierzaniem. No pewnie, że potrafię. Niech ta pani wsiada i się trzyma. Zawołał wesoło Lewi. Mężczyzna pomógł kobiecie wsiąść na osiołka. Lewi tymczasem wyjął dyskretnie kilka słodkich, suszonych fig. Podszedł do zwierzęcia i wsunął mu je do pyska. Następnie odszedł parę kroków. Osioł ruszył za nim ochoczo, z nadzieją, że dostanie do zjedzenia coś jeszcze. Jak tego dokonałeś? Zapytała zdziwiona kobieta. Ja proszę pani, ja potrafię robić różne sztuczki. Wszyscy troje roześmiali się głośno. Jak się nazywasz? Zapytała kobieta. Jestem Lewi, syn Alfeusza. Właśnie idę do synagogi na zajęcia. Ja jestem Maryja. Wybieramy się z moim mężem Józefem w podróż do Betlejem. Może się jeszcze kiedyś spotkamy. Lewi podszedł do Józefa. Wyjął z kieszeni garść fig i podał mężczyźnie. Proszę to wziąć, na wszelki wypadek. Do Betlejem daleka droga. Mogą się jeszcze przydać. Dziękujemy. Dziękujemy ci bardzo. Masz dobre serduszko. Powiedziała na pożegnanie Maryja. Lewi stał przez długi czas i patrzył za oddalającymi się wędrowcami. Mam dobre serce, szepnął sam do siebie. Nigdy mu nikt tego nie powiedział. Nigdy też się nad tym nie zastanawiał. Tego dnia dotarł do synagogi mocno spóźniony. Ojciec Lewiego dołożył wszelkich starań, aby ten otrzymał dobre wykształcenie. Często tłumaczył synowi, że dzięki temu dojdzie do dużej fortuny, może nawet większej niż ojciec. Alfeusz w gromadzeniu bogactwa widział cel swojego życia, Lewi jednak różnił się od ojca. Nie potrafił się mu przeciwstawić, gdzieś w głębi duszy buntował się przeciwko jego zasadom. W takich chwilach tętniły mu w uszach słowa napotkanej przypadkowo przed laty Maryi. Masz dobre serduszko. Te słowa zawsze do niego wracały i nie mógł się od nich uwolnić. Minęło wiele lat.
ojciec Lewiego, Alfeusz, po krótkiej, lecz gwałtownej chorobie zmarł. Lewi odziedziczył po ojcu majątek. Nie potrafił jednak należycie o niego zadbać. Źli ludzie wykorzystali jego naiwność i doprowadzili rodzinę do bankructwa. Wkrótce zmarła również matka, której kłopoty i zmartwienia odebrały zdrowie. Po jej śmierci Lewi sprzedał to, co jeszcze pozostało, i udał się na poszukiwanie lepszego życia. Przybył do Kafarnaum. Tam jakiś czas żył z pieniędzy, które zabrał ze sobą, lecz i te wkrótce skończyły się. Zatrudniał się do różnych prac, z których dochód był niewielki, więc często przymierał głodem. Pewnego dnia, snując się bezczynnie po ulicach, spotkał przyjaciela z dawnych lat. Ten, dowiedziawszy się, że Lewi jest bez pracy i bez środków do życia, złożył mu propozycję. Zaprowadzę cię do mojego przełożonego, powiedział. On jest Rzymianinem. Zaświadczę, że jesteś uczciwym człowiekiem, a masz przecież odpowiednie wykształcenie. Posługujesz się językiem aramejskim i greckim. Lepszego kandydata nie znajdzie. Posłuchaj, Judo, rzekł Lewi do przyjaciela. Nie mogę przyjąć tej posady. To jest przecież wbrew religijnym nakazom. Stanę się nieczystym, ludzie będą mną pogardzać i odwracać się ode mnie. Nie przesadzaj, powiedział Juda. Ktoś to musi robić, na nieczystość jest rada, będziesz się poddawał rytualnym oczyszczeniom. A ludzka pogarda? Lewi gwałtownie przerwał przyjacielowi. A hańba, że wysługuje się Rzymianom? Czy to nie jest zdrada? Lewi szarpnął Judę za ramię i spojrzał mu głęboko w oczy. Odpowiedz, czy to nie jest zdrada? Powtórzył. Juda zdjął jego rękę ze swego ramienia i powiedział. Jak chcesz, twój wybór. Jeśli ty nie zostaniesz poborcą podatkowym, to zostanie nim ktoś inny. Ktoś, kto może jest mniej wrażliwy od ciebie i będzie bardziej łupił nas podatkami, aby więcej oddać Rzymianom. Może będzie jeszcze bardziej odzierać nas z ostatniego denara, aby wzbogacić siebie i najeźdźców. Może Bóg wybiera ciebie, bo jesteś mniej żądny zysku i bardziej uczciwy od innych. Jeśli zostaniesz celnikiem, będziesz miał litość w sercu. To i ludzie nie będą tobą pogardzać i Bóg ci wszystko wybaczy. Lewi przymknął oczy. Twarz jego znieruchomiała. Stał w milczeniu przez jakiś czas. Juda, zaniepokojony, przyglądał się przyjacielowi. Co ci jest? Zapytał i potrząsnął Lewim. Ten wyszeptał sam do siebie. Masz dobre serduszko. Masz dobre serduszko. Co mówisz? Zapytał Juda. Lewi otworzył oczy. Spojrzał na Judę. A nic, nic. To tylko wspomnienia. Odpowiedział. Po chwili dodał ciężkim głosem. Zgadzam się. Zostanę celnikiem. Lewi został celnikiem. Zbierał opłaty przy mostach, brodach, skrzyżowaniach dróg, wjazdach na bazary i przy bramach miast. Jego zadaniem było odbieranie należnych opłat ustalonych przez władzę i przekazywanie ich finansowemu prokuratorowi, którym był żołnierz rzymski. Nie było jednak tajemnicą, że każdy celnik kombinował na wszystkie strony, aby się coraz bardziej wzbogacić. Zawyżali więc celnicy stawki podatku, a uzyskane nadwyżki zatrzymywali sobie. Nie wykazywali wszystkich należności Rzymianom, chowając pieniądze do własnych trzosów. Trudno się było dziwić, że celnicy byli ludźmi powszechnie nielubianymi. Nie dość, że służyli pogańskim najeźdźcom, to okradali jeszcze społeczność Izraelitów. Tego dnia Lewi pełnił swoją służbę przy bramie, wiodącej na bazar. Każdy, kto chciał coś sprzedać lub kupić, musiał uiścić należną daninę, gdyż w przeciwnym razie nie mógł być wpuszczony.
Do bramy zbliżyła się kobieta. W jednym ręku trzymała duży kosz, w którym znajdowały się różne przedmioty codziennego użytku. Misy, naczynia, drewniane sztućce, a nawet tkany obrus. Na drugim ręku podtrzymywała malutkie dziecię, nie mające więcej niż 2 lata życia za sobą. Obok szedł niewiele starszy chłopiec, trzymając się jedną ręką matczynej tuniki, a w drugiej dźwigając niewielki koszyczek, wypełniony dziecięcymi zabawkami. Kobieta powoli podeszła do Lewiego. Panie, nie mam pieniędzy, żeby opłacić wejście, powiedziała ledwo słyszalnym głosem. Zmarł mój mąż. Pozbierałam co najcenniejsze rzeczy z chaty i idę je sprzedać. Od wczoraj nic nie jedliśmy. Może uda mi się kupić trochę mąki, żeby zrobić podpłomyki dzieciom. Proszę cię, panie, wpuść mnie na bazar. Lewi obejrzał się za siebie. Żołnierz rzymski, nadzorujący jego pracę, uważnie mu się przyglądał. Nie mogę, kobieto, wyszeptał cicho. Patrzą na mnie. Mówiąc to, ukradkiem wsunął jej w dłoń mały pieniążek. Przyjdź za jakiś czas, szepnął jeszcze ciszej. Zapłacisz mi tym, co ci dałem i wtedy cię wpuszczę, a teraz odejdź. Lewi spojrzał ponownie na stojącego z boku Rzymianina. Groźnym głosem krzyknął na kobietę. Wynocha stąd! Nie płacisz, to nie wejdziesz! Zabieraj rzeczy i nie blokuj wejścia! Krzyczał głośno, aby usłyszeli go stojący obok żołnierze. Kobieta odeszła. Po jakimś czasie Lewi dostrzegł powracającą niewiastę, która szła w jego stronę pewniejszym i odważniejszym krokiem. Na powitanie krzyknął do niej – Mówiłem, że bez opłaty cię nie wpuszczę! Kobieta bez słowa demonstracyjnie uniosła pieniążek, a następnie wrzuciła go do skarbony. Dzień zbliżał się ku końcowi. Ruch przy bramie był już niewielki. Żołnierze znużeni całodzienną służbą drzemali, wsparci o kamienny mur. Po drugiej stronie bramy na niewielkim stołeczku siedział Lewi, monotonnie kiwając głową. Z zamyślenia wyrwał go cichy głos. Dziękuję, panie. Niech Bóg ci wynagrodzi twoją dobroć. Lewi wstał. Spojrzał na kosze, z których prawie nic nie ubyło. Kupiłaś jedzenie dzieciom? Zapytał. Widzisz, panie, że prawie nic nie sprzedałam, ale coś udało nam się zdobyć. Do jutra nie pomrzemy, a potem będzie, co Bóg da. Mój synek tylko się cieszy, bo nie sprzedał żadnej zabawki. Żal mu było się z nimi rozstawać. Jego ojciec mu je zrobił. Bardzo go kochał. Tłumaczyłam mu długo, że musimy je sprzedać, bo nie mamy co jeść. Nie chciał, płakał, ale w końcu głód zwyciężył. A gdy już się zgodził, by je sprzedać, to nikt niczego nie kupił. Teraz znowu będzie przeżywał. Kobieta skłoniła się Lewiemu i ruszyła w powrotną drogę. Lewi długo patrzył za odchodzącym orszakiem. W końcu stracił ich z oczu. Wieczorem, gdy położył się spać i przymknął oczy, widział w wyobraźni kobietę trzymającą na ręku dziecię i małego chłopca drepczącego obok matki. Nim zasnął, szepnął do siebie – Wszyscy mieli takie smutne oczy. Następnego dnia Lewi od wczesnego rana wypatrywał, czy nie spotka poznanej wczoraj niewiasty i jej dzieci. Jednak na próżno czekał na ich przyjście. Ani tego dnia, ani następnego nie pojawili się. Lewi chodził smutny i zamyślony.
Im więcej czasu mijało od rozmowy z niewiastą, tym bardziej myślał o niej i jej dzieciach. Robił sobie wymówki, że im nie pomógł, że nie zrobił nic, aby mogli wrócić na drugi dzień i zakupić żywność. Po kilkunastu dniach stracił nadzieję, że jeszcze ich zobaczy. Słońce powoli spadało ku brzegom ziemi. Służba Lewiego dobiegała końca. Właściwie wszyscy opuszczali już bazar, gdy w oddali Lewi ujrzał zbliżającą się kobietę. Szła sama. Lewi pobiegł w jej kierunku, zatrzymał się przed nią. Stali, patrząc na siebie bez słowa. Co z twoimi dziećmi? Żyją? Zapytał po chwili drżącym głosem. Tak, szepnęła kobieta. Nie miały jednak siły, aby ze mną iść. Zostawiłam je w domu głodne, bez opieki. Sama chodzę i proszę o pomoc, ale nikogo już nie obchodzę. Nikt nie chce mi pomóc. Nie wiem, dlaczego przyszłam tutaj. Raz mi, panie, pomogłeś. Nie śmiem cię nawet prosić o więcej. Jesteś przecież celnikiem, jak mówią, chciwym i żądnym zysku. Skoro dobrzy ludzie mi nie pomogli, to... Przestań! Przerwał jej Lewi. Masz tu pieniądze. Wyjął z trzosa kilka monet. Kup sobie i dzieciom jedzenie. Gdy się posilicie, zabierz dzieci i przyjdź tu, pod bramę. Będę na was czekał. Potem zabiorę was do siebie. Będziesz u mnie pracować. Zajmiesz się moim domem, który wynajmuję. Panie, tak się nie godzi, abym u ciebie zamieszkała. Powiedziała ze smutkiem w głosie kobieta. Mam dwie duże izby, pomieścimy się, odpowiedział Lewi. Ale co ludzie powiedzą? Odrzekła załamując ręce. Nie wiem, co ludzie powiedzą, odparł Lewi. Wiem, co powie na to Bóg, którego kocham, chociaż jestem celnikiem. Dobrze, panie, przyjdę. Niech ludzie mówią, co chcą. Muszę ratować swoje dzieci. Dziękuję ci, panie, z całego serca. Dziękuję ci. Dziękuję ci za twoje dobre serce. Lewi, słysząc te słowa, znieruchomiał. Kobieta zauważyła zmianę wyrazu twarzy Lewiego. Przeraziła się. Czy powiedziałam coś złego? Zapytała cicho. Nie, odrzekł Lewi. Wszystko jest w porządku. Tylko ktoś mi to przed laty powiedział... Dlatego się zamyśliłem. Bo to jest prawda, panie. Masz, panie, dobre serce, powtórzyła. Jak ci na imię? Zapytał Lewi. Estera, a moje dzieci to mały Jan i starszy Szymon. Cieszę się, że was poznałem. Wracajcie niebawem, czekam tu na was, dodał. Estera skłoniła się na pożegnanie i odeszła. Lewi usiadł na swoim stołku, wsparł głowę na rękach i zamyślił się głęboko. Estera krzątała się po izbie, przygotowując posiłek. Jan i Szymon bawili się przed domem swoimi ulubionymi zabawkami. Lewi siedział w kącie na ławie, ze spuszczoną głową, nie podnosząc wzroku i nie zwracając uwagi na to, co się działo wokół niego. Estera obserwowała go uważnie. Obawiała się gdzieś w środku duszy, że to ich obecność jest powodem jego zmartwień. Lecz za każdym razem, gdy tylko chciała rozpocząć rozmowę, Lewi, jakby domyślając się, bez słowa wychodził z domu. Tym razem wydarzyło się jednak coś, czego Estera zupełnie się nie spodziewała. Lewi wstał, podszedł do niej i chwycił ją za rękę. Zapytał: co ty, Estero, myślisz o mnie? Estera wyrwała się z uścisku, odwróciła wzrok. Kim jestem dla ciebie? Zapytał ją powtórnie Lewi. Spojrzała na niego uważnie i po chwili odrzekła:
Jestem ci ogromnie wdzięczna za to, że uratowałeś moje dzieci i mnie od niechybnej śmierci. Nie potrafię tej wdzięczności wyrazić, ale jeśli jesteśmy przyczyną twoich zmartwień, to bez żalu do ciebie jeszcze dzisiaj opuścimy twój dom. O czym ty mówisz, Estero? Krzyknął Levi. Jesteście całym moim światem. Od dłuższego czasu zastanawiam się nad sobą, nad swoim życiem, nad pracą, którą wykonuję. Zaczynam mieć pogardę do samego siebie. Każda moneta, którą odbieram, pali mi ręce. Gdyby nie wasza obecność w moim domu, nie wytrzymałbym tego dłużej, Estero! Levi podszedł do kobiety. Estero! Powtórzył łamiącym się głosem. Chciałbym, abyś była ze mną zawsze. Chciałbym pojąć cię za żonę. Estera upuściła trzymane w dłoniach naczynie, które roztrzaskało się o glinianą podłogę. Levi chwycił ją za ręce i powiedział: To nic, to na szczęście. Zostaniesz moją żoną? Zapytał powtórnie. Estera nie odpowiedziała. Delikatnie wtuliła się w jego objęcia. Łzy radości pociekły jej z oczu. Cała zaczęła drżeć. Levi przytulił ją jeszcze mocniej. W tym momencie do izby wbiegli chłopcy. Jaś i Szymon szybko podbiegli do Lewiego, który wzruszony uniósł chłopców do góry. Levi wybierał się do pracy. Był zupełnie odmieniony. Jego twarz pojaśniała. Ruchy stały się lekkie i skoczne. Szykując się do wyjścia, nucił wesoło starą piosnkę. Oczy Estery od wielu, wielu dni smutne i puste teraz tryskały radością. Jak wrócisz, będą czekały na ciebie twoje ulubione placki, powiedziała na pożegnanie Estera. Levi ucałował ją w czoło, pogładził dzieci po głowach i powiedział: Wrócę jak najszybciej, jak tylko będę mógł. Wyszedł pogwizdując i podskakując radośnie jak małe dziecko. Tego dnia przy komorze celnej ruch nie był zbyt duży. Levi, nie mając wiele do roboty, rozmyślał nad zorganizowaniem wesela. Pracując jako celnik, przez kilka ładnych lat dorobił się dość sporego majątku, a że nie wydawał zbyt wiele, stać go było na wytrawne zaślubiny. W pewnej chwili jego wizję zmąciły odgłosy zbliżającego się orszaku. Dziwny to był korowód. Tłum posuwał się zwolna. Levi miał wrażenie, że ci ludzie nie są zainteresowani celem wędrówki. Idą, bo idą, otaczając półkolem człowieka, który przemawiał do nich w drodze. Czasem zatrzymywał się, gestykulował, a nawet coś kreślił na piasku. Wszyscy, którzy go otaczali, byli skupieni i uważni, jakby nie chcieli uronić żadnego ze słów wypowiadanych przez mężczyznę. Dziwny nauczyciel i dziwna szkoła, pomyślał Levi. W tłumie dostrzegł ludzi majętnych, dobrze ubranych oraz biedaków, chorych i kalekich. Szli obok siebie, jakby nie przeszkadzały im różnice w pochodzeniu i w majątnościach. Przeszli obok komory celnej, nie zatrzymując się, lecz po kilkunastu krokach ten, który im przewodził, usiadł pod murem. Pozostali uczynili to samo. Widać było, że chcą odpocząć. A niech sobie siedzą, pomyślał Levi i również usiadł, aby dalej snuć weselne rozważania. Nie udało się mu jednak zebrać myśli, gdyż po chwili usłyszał dochodzące od zebranych głosy. Zróbcie miejsce, przepuśćcie nas, z drogi, niesiemy chorego. Levi zobaczył, jak do mężczyzny, który przemawiał, przyniesiono na łożu chorego człowieka. Uśmiechnął się sam do siebie. A cóż to za jeden, że przychodzą do niego nawet ci, którzy chodzić nie mogą? Drwiąco powiedział sam do siebie. Zdjęty jednak ciekawością, podszedł parę kroków bliżej. Panie!
odezwał się ktoś z tłumu do siedzącego pod murem mężczyzny. Przynieśli ci chorego od urodzenia, paralityka. Jego choroba to jego grzechy. Cóż mamy z nim zrobić? Mężczyzna wstał, podszedł do łoża i powiedział: ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Lewi, słysząc słowa mężczyzny, pomyślał: on bluźni, tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Mężczyzna jakby usłyszał myśli Lewiego, gdyż rzekł: syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Po tych słowach zwrócił się do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Chory wstał i zaczął chodzić. Wszyscy oniemieli z wrażenia. Upadli na kolana i wielbili Boga. Lewi nie wiedział, jak to się stało, że również znalazł się na kolanach. Z szeroko otwartymi oczami wpatrywał się w mężczyznę. Ten uniósł ręce ku górze i modlił się w ciszy. Po chwili powiedział do zebranych: jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd tam, a przesunie się i nic niemożliwego nie będzie dla was. Po tych słowach ruszył w dalszą drogę. Przechodząc, otarł się o Lewiego. Ten uniósł głowę i spojrzał na mężczyznę. Ich oczy skrzyżowały się jak rycerskie miecze. Lewi poczuł wewnętrzny ogień rozpalający jego ciało. Mężczyzna powiedział: pójdź za mną. Lewi bez słowa wykonał polecenie. Udał się w drogę za mistrzem, z której miał już nigdy nie powrócić. Estera z niepokojem czekała na Lewiego. Nigdy mu się nie zdarzyło nie wrócić do domu. Placki, które przygotowała, dawno wystygły. Dzieci już zasnęły, a ona, przeczuwając, że coś się wydarzyło, chodziła niespokojna po izbie. W końcu postanowiła pójść spać. Rano, gdy się obudziła, Lewiego wciąż nie było w domu. Dreszcz niepokoju przeszył jej ciało. Co się mogło stać? Co chwila zadawała sobie to pytanie. Lewi tymczasem podążał za Jezusem, któremu jak zwykle towarzyszyły tłumy. Udali się na górę. Mistrz wygłosił mowę, która wstrząsnęła Lewim. Czuł, że słowa, które usłyszał, były skierowane wprost do niego. Jezus nazwał go błogosławionym. W słowach o cierpiących, smutnych, prześladowanych i tych, którym inni urągają, odnalazł siebie. Był przecież przez innych nazywany grzesznikiem, pogardzany, izolowany i odrzucany. W spojrzeniach ludzi nie dostrzegał aprobaty swojego istnienia, a dziś mistrz powiedział o nim, że jest błogosławiony. Przywrócił mu jego godność i wiarę w drugiego człowieka, w sens tego, co robi. Jezus powiedział, że błogosławionymi są miłosierni, czystego serca i ci, którzy wprowadzają pokój. Czyż więc to, że jest celnikiem, może być ważniejsze od tego, jakim jest człowiekiem? Lewi czuł, że staje się kimś innym. Postanowił przecisnąć się jak najbliżej mistrza. Ten jakby uprzedził jego zamiar, podszedł do niego i uśmiechnął się życzliwie, jakby dostrzegał przemianę w jego sercu. Lewi odezwał się do mistrza głosem pełnym uniesienia: Panie, pójdę za tobą wszędzie tam, gdzie mnie poprowadzisz. Mistrz ponownie uśmiechnął się i odpowiedział: teraz idź do swojego domu i przygotuj nam posiłek. Dzisiaj będziemy ucztować u ciebie. To dla mnie zaszczyt, panie, powiedział Lewi, kłaniając się przy tym nisko.
Chcę cię jednak uprzedzić, że jestem celnikiem i przez to inni uważają mnie za grzesznika. Jezus odwrócił się do tłumu i powiedział: po owocach poznaje się każde drzewo. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Z obfitości serca mówią jego usta. Dziękuję ci, Panie, za te słowa. Tłumionym ze wzruszenia głosem odezwał się pogardzany przez wielu celnik. Lewi pobiegł do domu tak szybko, jak tylko siły mu na to pozwalały. Wpadł zadyszany do izby, omal nie potrącając przerażonej Estery. Kobieta wyjrzała przez drzwi z niepokojem, gdyż była pewna, że Lewiego ktoś goni, lecz nie dostrzegła nikogo. Co się stało? Co ci jest? Gdzie byłeś od wczoraj? Zasypywała go gradem pytań. Lewi przytulił ją mocno do siebie. Nic złego się nie stało, powiedział. Uspokój się, zaraz ci wszystko opowiem. Usiądź i spokojnie mnie wysłuchaj. Z wielkim przejęciem i zapałem zaczął opowiadać jej o spotkaniu z Panem. To jest zapowiadany Mesjasz, Syn Boży. Naucza, czyni cuda i ma władzę odpuszczania grzechów. Przemienił mnie. Nie czuję się już grzesznikiem. Jestem jego uczniem. Sam mnie powołał, abym za nim poszedł. Jak to poszedł? Z trwogą zapytała Estera. Dokąd masz iść i po co? Pójdę tam, gdzie mnie poprowadzi. Chcę być z nim. Chcę iść za nim jego drogą i być jego uczniem. A co ze mną będzie? Co z dziećmi? Bardzo chciałbym zostać z wami, ale nie mogę, powiedział Lewi. Nie mogę. Spojrzał na Esterę swoimi dobrymi oczyma. W jego spojrzeniu zawarta była ogromna prośba o wybaczenie i zrozumienie jego wyboru. Skoro mówisz, że musisz, to wierzę, że tak jest. Zrezygnowanym głosem powiedziała Estera. Kiedy chcesz iść? Zapytała. Lewi podszedł do niej i czule ją przytulił. Do końca będę na ciebie czekała, powiedziała przez łzy Estera. Nie wiem, kiedy wrócę, nie wiem, co ze mną będzie, ale zawsze będę z tobą, w moich myślach i w mojej pamięci. Nigdy ciebie nie zapomnę. Posłuchaj, Estero, powiedział po chwili. Będziesz mogła poznać mistrza. Przyjdzie dzisiaj do naszego domu na ucztę. Gdy go zobaczysz, sama zrozumiesz, że nie mogłem inaczej. Teraz musimy szybko przygotować coś do spożycia. Ja pobiegnę na bazar, żeby kupić co nieco, a ty rób przygotowania w domu. Nie mamy zbyt dużo czasu. Do domu Lewiego zbliżał się tłum ludzi, na czele którego szedł Jezus. Lewi wybiegł przed domostwo, żeby przywitać mistrza i zaprosić do izby. Ci, którzy czuli się wybrani, weszli z Jezusem do środka. Pozostali pozajmowali miejsca przed domem. Estera zwijała się jak w ukropie, częstowała przybyłych czym mogła. Zebranym na placu wynosiła pod płomyki, którymi chętnie się częstowali, gdyż głód dokuczał im już od dłuższego czasu. Nie wszyscy jednak przyszli do domu Lewiego, aby cieszyć się z obecności Pana. Wśród zebranych coraz częściej i głośniej słychać było głosy niezadowolenia. Przeszły one od cichego szemrania do gromkich okrzyków oburzenia. Zarzucano mistrzowi grzech i nieczystość. Szczególnie głośno i demonstracyjnie czynili to niektórzy z faryzeuszów. Ich zadaniem było obserwować Jezusa i słuchać Jego nauk tylko po to, aby móc Go oskarżyć z byle powodu i podburzać tłumy przeciwko Niemu. Jezus jej pije z celnikami i grzesznikami! Krzyczał jeden z uczonych w piśmie, wskazując zebranym dom Lewiego. To grzesznik nieczysty, blami siebie i naszą wiarę i was, którzy go słuchacie! Wtórowali inni. Wokół domu Lewiego uczynił się wielki hałas. Jedni zarzucali Lewiemu grzech, drudzy bronili go, przekrzykując się wzajemnie tak, że głosy krzyczących dobrze było słychać w izbie.
Estera, słysząc, co wykrzykują, stanęła w bezruchu. Bezradnie opuściła ręce. Nigdy nas nie szanowali, a teraz po tych odwiedzinach mistrza będzie jeszcze gorzej, pomyślała. Lewi chce iść za nim. Po co? Dlaczego? Spojrzała z wyrzutem na Jezusa. W tym samym czasie Jezus spojrzał na nią. Usłyszał moje myśli, zdziwiła się Estera. Jezus wstał od stołu, ujął za rękę Lewiego i podszedł z nim do Estery. Nie lękajcie się, powiedział. Bóg wszedł dzisiaj do waszego domu. Otwórzcie mu serca, bo chce odtąd być z wami. Jezus ujął ręce Estery i Lewiego w swoje dłonie. Otrzymaliście wielki dar od Boga. Od tej pory nie będziesz zwał się Lewi, ale Mateusz, co znaczy dar Jahwe. Estera i Mateusz poczuli, jak ich serca wypala ogień i trawi w nich wszelki niepokój, lęk, niepewność, a pustkę po tym wszystkim przepełnia nadzieja, że ten, któremu zaufali, ich nie zawiedzie. Czuli, jak w ich sercach rozwija się miłość, której do tej pory nie znali, oraz wiara w tego, który obdarzył ich tymi wielkimi darami. Jezus wyszedł przed dom. Chwilę patrzył na zebranych. Pod wpływem jego wzroku okrzyki oburzenia i pogardy przycichły. Jeden z faryzeuszy zebrał się na odwagę i zapytał: dlaczego jadacie wspólnie z celnikami i grzesznikami? Jezus postąpił krok do przodu. Spojrzał wokoło, jakby chciał dać znak, że odpowiada nie tylko pytającemu, lecz zwraca się do każdego z nich. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Estera stała na progu domu, tuląc do siebie swoje dzieci. Patrzyli na odchodzącą gromadę ludzi, którą coraz intensywniej od ich oczu oddzielała dal, wspomagana przez unoszący się kurz i pył wzbudzany przez wędrowców. Czuła dziwny spokój i pewność, że to wszystko, co się wydarzyło w ostatnim czasie, nie jest przypadkowe, lecz zmierza do jakiegoś celu, którego ona jeszcze nie zna i nie rozumie. Ale czuła, że tak musi być i że to jest dobre, gdyż prowadzi ich sam Jezus. Na początku, gdy Mateusz oznajmił jej, że musi pójść za mistrzem, poczuła wielki żal do wszystkich. W myślach oskarżała Jezusa, że skradł jej Mateusza i tę miłość, która między nimi dopiero co zaczęła wzrastać. Gdy poznała Jezusa, on przemienił jej serce. Gdyby nie dzieci, rzuciłaby wszystko i też poszłaby za nim. Estera wróciła do izby. Posprzątała po gościach i utuliła dzieci do snu. Usiadła zamyślona. Nie wiedziała, ile czasu upłynęło, gdy usłyszała czyjeś kroki. Spojrzała na drzwi, w których ukazał się Mateusz. Podeszli do siebie i uścisnęli się serdecznie. Wróciłeś? Zapytała cicho Estera. Milczenie Mateusza uznała za odpowiedź. Uśmiechnęła się do niego i powiedziała: teraz już wiem wszystko. Rozumiem cię doskonale. Mateusz podszedł do łoża, które ustawione było w kącie izby. Zamaszystym ruchem odsunął je od ściany. Klęknął w kącie, spojrzał na zdziwioną Esterę. Nie podnosząc się z kolan, powiedział: mistrz mówił do nas o zbytnich troskach,
Martwimy się o swoje życie, o to, co mamy jeść i pić, w co się ubrać, gdzie mieszkać. Mateusz wstał, wziął Esterę za rękę. Kiedyś martwiłem się o siebie. Dzisiaj myślę o tobie i o dzieciach. Wiesz, co pan dalej mówił o tych troskach? Spojrzał Esterze prosto w oczy. Ta w milczeniu pokręciła głową. Powiedział, ciągnął dalej Mateusz, powiedział, że jesteśmy ważniejsi od ptaków, pięknych kwiatów i od całej przyrody, o którą Bóg się troszczy. Dlatego tym bardziej troszczy się o nas, o swoje dzieci. Mamy się starać o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie nam dane. Mateusz, mówiąc te słowa, zapalił się bardzo. Mówił szybko, jakby bał się, że nie zdąży wszystkiego powiedzieć. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, albo złodzieje kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tu Mateusz przerwał, spojrzał na Esterę i spokojniej dodał: tak mówił Pan. Podszedł ponownie do kąta, gdzie stało odsunięte łoże. Pochylił się i zaczął rękoma kopać w niezbyt ubitej w tym miejscu glinie. Po chwili wyjął duże naczynie i postawił na ławie przed zdumioną Esterą. Tyle uzbierałem, pracując jako celnik. Jeszcze do niedawna myślałem, że to jest mój skarb. Troszczyłem się o niego i bałem się, aby go nie utracić. Pan jednak odmienił moje serce. Mówił jakby specjalnie do mnie: gdzie jest twój skarb, tam będzie serce twoje. Nie chcę, aby moje serce spoczęło w tym garnku przytłoczone pieniędzmi. Masz dobre serce, powiedziała Estera. Mateusz drgnął. Zawsze, gdy słyszał te słowa, w myślach ukazywała mu się kobieta na osiołku, którą kiedyś spotkał w dzieciństwie. Wiesz, Estero, nauczyciel powiedział: byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Gdy pytano go, kiedy to było, odrzekł: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnie uczyniliście. Estero, wiem, że tym, co ci zostawiam, podzielisz się z jeszcze bardziej potrzebującymi od ciebie. Dobro, które czynimy, to nasz skarb, który gromadzimy w niebie. Twoim skarbem jest twoje serce, wyszeptała. Opowiedz mi coś jeszcze o Jezusie. Mateusz mówił o tym wszystkim, czego nauczał Pan. Nawet się nie spostrzegli, gdy za oknem zaczęło świtać. To była pierwsza apostolska działalność Mateusza. Po zmartwychwstaniu Jezus ukazał się swoim uczniom i polecił im: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tę wolę mistrza Mateusz wypełnił bardzo gorliwie. Został apostołem. Minęły lata. Mateusz siedział zadumany. Czuł się szczęśliwy. Codziennie dziękował Bogu za jego dar, za łaskę przemiany, a nade wszystko za to, że Jezus stanął na jego drodze i powołał go na swego ucznia. Często myślał o Esterze i o dzieciach. Gdy przymykał oczy, myśląc o nich, miał wrażenie, że są razem. Rozmawiał z nimi, wypytywał o wszystko, cieszył się, że są zdrowi i bezpieczni. Rozmawiając w ten sposób z Esterą, doradzał jej w wielu sprawach tak, aby wszystko dobrze się układało. Również Estera i jej dzieci widywały często Mateusza w swoich myślach i w snach. Po zmartwychwstaniu
i w niebowstąpieniu Pana Mateusz głosił naukę i opowiadał o czynach, których dokonał mistrz, a których był naocznym świadkiem. Za łaską Ducha Świętego spisał to wszystko najrzetelniej, jak umiał, w Ewangelii, starając się w osobie, życiu, czynach i nauce Jezusa ukazać Go jako zapowiadanego w Starym Testamencie Mesjasza i Zbawiciela, a założony przez Niego Kościół jako prawdziwe Królestwo Mesjańskie. Losy rzuciły Mateusza do Etiopii lub Persji, gdzie prawdopodobnie potwierdził głoszoną Ewangelię swoją męczeńską śmiercią. Bajka o świętym Mateuszu. Czytał Piotr Kajetan Matczuk.